Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Vitalbon, hamującego starzenie się organizmu. Wiosna to czas, który usposabia do uprawiania sportu. Pamiętać należy jednak, zwłaszcza jeżeli ten sport uprawiają osoby starsze bądź osoby średniego wieku, a nie jest to całkiem rzadkie, aby te osoby rozpoczęły swoją aktywność fizyczną od rozgrzewki. Ta rozgrzewka w dużym stopniu będzie eliminowała urazy sportowe, no, które mogą nas niestety wyeliminować z uprawiania tych naszych aktywności. Czy zioła mogą w jakiś sposób wspomóc uprawianie sportu? Otóż okazuje się, że tak. Pierwszy surowiec zielarski, o którym chciałem powiedzieć Państwu, to korzeń tarczycy bajkalskiej. Jest to surowiec używany powszechnie w medycynie chińskiej, w Polsce troszkę mniej znany, natomiast bardzo ciekawy. Otóż zaobserwowałem u swoich pacjentów, których stosuję ekstrakty z tej rośliny, że jakby to powiedział Adam Małysz, dodaje on poweru. Czyli oni są bardziej aktywni, bardziej im się chce aktywnie wypoczywać. Osoby te również szybciej eliminują zmęczenie, czyli po zmęczeniu szybciej wypoczywają. Ma on też działanie przeciwzapalne i bardzo szerokie spektrum działania w innym kierunku, bo też antyoksydacyjne. Ale to, co chciałem Państwu powiedzieć, bo to jest ważne, wydaje mi się, dla osób, które aktywność fizyczną uważają za swoje drugie życie, otóż to, że ten produkt zmniejsza, zwalnia proces starzenia organizmu. I być może kolejne badania potwierdzą jeszcze bardziej cudowne własności tej rośliny. Aktywizacja poprzez tarczycę bajkalską oczywiście jest bardzo ważna, ale czasami pacjenci mówią, no taki jestem słaby, nic mi się nie chce. To poza tym produktem z tarczycą bajkalską ja stosuję również wtedy koenzym Q10. Koenzym Q10 to substancja już nie ziołowa, ale także naturalna, dlatego że ona występuje w naszym organizmie endogennie, jednak jej ilość z wiekiem się zmniejsza, a jest bardzo ważna, gdyż odpowiada za energetykę ustroju. Osoby, które mają mało koenzymu Q10 są po prostu słabsze. Zatem suplementacja tym produktem to także suplementacja produktem, który może się przyczynić do większej aktywności fizycznej. Ostatnim elementem, na który trzeba zwrócić uwagę w przypadku aktywności fizycznej, to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszych chrząstek stawowych. Jeżeli biegamy, a to jest dość częsta aktywność fizyczna, biegamy w niezbyt dobrym obuwiu, jeszcze po twardym podłożu, możemy sobie te chrząstki uszkodzić. Żeby zapobiec uszkodzeniu, warto zmienić swoją dietę. Na przykład stosować w tym czasie więcej przetworów z giczy cielęcej, jak to ojciec Grzegorz Sroka, mój idol ziołowy, powiadał, galaretek z tychże właśnie giczy cielęcych, ale bo tam jest dużo chondroityny. Także dobrym sposobem na działanie tego typu jest stosowanie świadczonej glukozaminy. Można się suplementować samą glukozaminą. Ja jednak, jako że ciążę w kierunku ziół, bardziej uważam za stosowne łączenie glukozaminy z korzeniem hakorośli. Takie połączenie ma szczególnie dobre własności, dlatego że hakorośl to jest zioło o działaniu ochronnym na chrząstkę stawową oraz o działaniu przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym. Tak więc tego typu działania mogą być bardzo korzystne. Oczywiście pamiętajcie Państwo też o tym, że jeżeli jakieś urazy już powstają, to znakomitym środkiem jest żel kasztanowcowy czy też arnika. Można też podawać substancje z kasztanowca doustnie, jeżeli ktoś na przykład ma obrzęki stawowe. Te produkty na pewno się dobrze sprawdzą. Podsumowując, jeżeli nasz mózg podpowiada nam, musisz się ruszać, musisz uprawiać sport, a tobie się nie chce, pamiętaj o tarczycy bajkalskiej, koenzymie Q10. Jak już rozpoczniesz to działanie, pamiętaj o tym, żeby zacząć od rozgrzewki. Chroń swoje stawy poprzez stosowanie glukozaminy, chondroityny oraz ekstraktów z korzenia hakorośli i miej na wszelki wypadek w swojej apteczce preparaty, w których skład wchodzi kasztanowiec, oczar wirginijski czy też arnikę i posmaruj nimi zbolałe mięśnie i stawy, gdy się przeciążysz. Życzę Państwu aktywności, z której płynie zdrowie.
Sponsorem programu był BoniMed, producent suplementu diety Vitalbon, hamującego starzenie się organizmu.